Siemaneczko moi wadliwcy, witam Was dziś w odcinku, w którym opowiem o recesji Jonesa. Zapraszam. Nagrywam ten odcinek z takim, powiedziałabym, ogromnym opóźnieniem, ponieważ ja miałam problem taki pierwotny z recesjami w roku 2017, kiedy w ogóle zaczynałam tą całą moją przygodę ortodontyczną. I gdy poszłam do ortodonty, dostałam plan leczenia i w tym moim planie leczenia jako pierwszy punkt w ogóle to było pokrycie recesji dziąseł. Może zaczniemy od tego, czym w ogóle te recesje są, więc recesje dziąseł to są po prostu ich takie zaniki, gdy dziąsła się cofają do góry lub do dołu, w zależności o której szczęce mówimy, i odsłaniają się najpierw szyjki zębowe, a recesje mogą być nawet tak duże, że odsłonią się i korzenie. Źle jest już tak naprawdę na każdym etapie, gdy już się odsłonią te szyjki, ponieważ wtedy jesteśmy strasznie nadwrażliwi i te zęby są bardziej podatne na zepsucie. Czyli po prostu łatwiej dla próchnicy jest je zeżreć, tak? Nie są chronione przez dziąsła. Kolejnym ważnym pytaniem jest to, skąd takie recesje w ogóle się biorą? Więc jest kilka możliwych powodów, tak? Oczywiście ja na pewno wszystkich nie znam, bo nie jestem lekarzem, przypominam, tylko po prostu pasjonatem stomatologicznym, wad szczękowych i aparatów i w ogóle wszystkiego, co jest z twarzą i zębami i szczękami związane. Więc po pierwsze, wady szczęki. Tak, nieprawidłowy nagryz spowodowany wadami może oddziaływać też na Wasze dziąsła. Tak było w moim przypadku. Ale teraz nie będę za bardzo tym się rozwijać, bo będę gadać za długo. Kolejna rzecz to na przykład bardzo częsta. Nieprawidłowe mycie zębów. Kiedy szorujemy te zęby za bardzo, w sensie tym ruchem takim poziomym. Zastanawiałam się, co to jest pion czy poziom, więc to jest poziom. Tak jak pokazywałam w moim filmiku, jak myć zęby szczoteczką manualną. Polecam sobie go obejrzeć, bo higieniści o tym mówią, higieniści, higienistki, o tym, jak poprawnie myć zęby, że trzeba po prostu ruchem wymiatającym, tak? Bo on jest jakby pobudzający, dobry dla dziąseł, a ruch taki poziomy, szorujący, niszczy nasze dziąsła. Może więc też powodować recesję. Oczywiście kolejną rzeczą jest też aparat ortodontyczny. To też może być powiązane jakby z tym pierwszym punktem na temat wady szczęki, bo podczas leczenia wady szczęki etapem jednym z leczenia jest założenie aparatu, ale ludzie, którzy nie mają wady szczęki, po prostu mają krzywe zęby i zakładają aparat, też mogą się spotkać z tymi recesjami, na przykład przy robieniu kamuflażu ortodontycznego, który ja miałam. W ten sposób powstały moje recesje, ponieważ zęby były przechylane, i się skurciły też przez to korzenie zębów, ale przez to też odsłoniły się szyjki zębowe. Powstały recesje dziąseł właśnie przez kamuflaż. Ale zapraszam do mojego filmiku na temat kamuflażu, który jeszcze nagrałam przed operacją, więc możecie sobie posłuchać, jak pięknie sepleniem. Jeśli chcecie update tamtego filmu, to dajcie mi znać w komentarzach. I ostatni punkt, który mi osobiście przychodzi do głowy, to choroby dziąseł, po prostu paradontoza, słaba higiena, czyli nie mycie też zębów i dziąseł dostatecznie, też może powodować choroby dziąseł, używanie nieodpowiednich środków, czy też na przykład nadmierne spożywanie alkoholu, palenie tytoniu. Myślę, że to też może się przyczynić do chorób dziąseł, co za tym idzie też do recesji, tak? Ale dość o tym, jak wygląda w ogóle sam zabieg pokrywania recesji, jak to wyglądało u mnie. Więc ja zabieg pokrycia recesji miałam wykonywany przez peridontologa. Jest to lekarz, który zajmuje się chorobami dziąseł, który zajmuje się dziąsłami między innymi. I właśnie pokrycie tych recesji było u mnie w pierwszym etapie leczenia w ogóle do operacji. Tak, moja ortodontka powiedziała, że ona się nie podejmie leczenia, póki ja nie zrobię porządku jakby z tymi dziąsłami, bo jeśli zakładacie aparat i macie bardzo odsłonięte te dziąsła, no to
może być też tak, że to jeszcze pogłębi jakby tę recesję, tak? Może być jeszcze gorzej, mimo tego, że finalnie ma być lepiej, bo przecież aparat i operacja dąży do tego, żeby były prawidłowe relacje zgryzowe. Ale bywa różnie, tak? Mogą te recesje nastąpić też podczas dekompensacji wady, czyli pójścia w kierunku tej operacji. Poza tym po konsultacji z periodontologiem też otrzymałam operację, że lepiej zrobić pokrycie recesji dziąseł przed operacją, ponieważ łatwiej będzie dla lekarza jakby pracować na tkankach, które jeszcze nie są pokryte bliznami, bo przypominam, po operacji w środku macie blizny. Cytując periodontologa, łatwiej będzie jej nie pracować w bliznowcach, czyli w tej tkance, która po prostu się wytworzy po operacji w miejscu, gdzie były cięcia. Zabieg pokrycia recesji dziąseł u mnie miał obszar jednego kwadrantu i było to od 1,1 do 1,7, czyli ta część. To jest nazewnictwo zębów, ale to może kiedyś wytłumaczę w innym odcinku, czyli po prostu górna prawa część szczęki. O tak. Tutaj w tej części miałam pokrycie recesji dziąseł. I od jedynki do piątki był to zabieg właśnie polegający na jakby ściągnięciu moich dziąseł do dołu i podszyciu, natomiast nad szóstką miałam robiony przeszczep spodniebienia. Dlaczego tak? Ponieważ nad szóstką miałam straszną, bardzo dużą recesję, po prostu. Ten ząb był tak przeciążony, że to dziąsło strasznie wysoko uciekło, bardzo jakby odkryło korzenie, także tam potrzebny był już przeszczep. Jak ten zabieg wyglądał? Więc najpierw zrobiono mi głęboki scaling, z głęboką higienizację, oczywiście nie tego samego dnia, chyba tylko 2 tygodnie przed, jakoś tak, a może nawet tydzień przed, no już nie pamiętam, jaka to była dokładnie odległość czasowa, ale musiałam pozbyć się wszelkiego kamienia i osadu bardzo dobrze, bo takie zabiegi niosą ze sobą też oczywiście ryzyko jakiegoś zakażenia. I w dzień tego zabiegu po prostu tam się stawiłam, dostałam jakby znieczulenie w formie zastrzyków. No i następnie pani doktor odpreparowała mi dziąsło, też tam poczyściła pod tym dziąsłem trochę i jakby ściągnęła mi tą część tego dziąsła na dół. Nie wiem, jak Wam to wytłumaczyć, jak macie skórę, po prostu jakby ją tak naciągnęła na takiej zasadzie i założyła mi tu szwy. Natomiast na tej szóstce, tam gdzie miałam przeszczep spodniebienia, po prostu wycięła mi kawałek podniebienia, czyli tego mięsa spodniebienia i przyszyła jakby nad tym, nad tą szóstką w miejscu, gdzie powinno być dziąsło. No i szwy nosiłam przez 2 tygodnie. Po 2 tygodniach musiałam się stawić na kontrolę. Oczywiście płukanie eludrilem, żeby nie wdało się żadne zakażenie, antybiotyk. Zwolnienie miałam albo na tydzień, albo na 2. Zresztą strasznie spuchłam. Wrzucę może zdjęcia na Instagrama, pokażę. Po prostu wyglądam jak buła, wyszły mi siniaki. I oczywiście te siniaki, mimo że miałam tutaj robione te pokrycie, to zlazło oczywiście też na dół. I co jeszcze jest ważnego? Takie pokrycie recesji dziąseł kosztowało mnie 1500 zł wtedy. Czyli przypominam, to było 4 lata temu. Nie wiem, jakie ceny są teraz, ale pewnie podobne. Oczywiście to się różni tym, ile macie zębów jakby robionych, tak? No u mnie to był cały jeden kwadrat, to był duży obszar. Jeszcze na pewno będzie Was interesowało jedzenie, jak wyglądało, więc dietę, no oczywiście nie mogłam gryźć, tak, żeby te szwy nie popękały, więc to, podobnie jak w przypadku kortykotomii, była wymagana dieta taka miękka. Co do mycia zębów, też oczywiście tego obszaru nie mogłam szczotkować, też żeby nie porwać po prostu tych szwów, tak, żeby mi to wszystko nie puściło. Więc musiałam dbać o tą higienę w miarę możliwości. Tutaj myłam zęby, natomiast tutaj płukałam eludrilem, tak jak mówiłam wcześniej. Czy mnie to bolało później? No, brałam jakieś leki przeciwbólowe. Oczywiście jak znieczulenie schodzi, no to czujecie wszystko jednak, tak? To są dziąsła, bolące miejsca jakby i powiem, ale szczerze powiem, że nie pamiętam tego bólu. Więc to nie mogło być aż takie straszne, ponieważ dla porównania po kortykotomii, jak mi doktor poprawiał dziurę taką jedną na żywca, no to
pamiętam do dziś, jak to bolało i jak prawie tam zlazłam na tym fotelu, więc... więc podejrzewam, że gdyby to mnie tak strasznie bolało, to bym to pamiętała. W związku z tym, że o to było wiele pytań, o ten odcinek, to pozostawiam Wam pole do popisu w komentarzach i chcę Wam powiedzieć o tym, że niedługo będzie live z osobą, która też przeszła właśnie pokrycie recesji dziąseł i to w tym roku, więc będą świeże informacje. Także czekajcie, mam nadzieję, że ten film uda mi się wrzucić jeszcze w weekend. To będzie to takie małe przygotowanie do naszego live'a. Myślcie nad pytaniami i oczywiście jak Wam coś wpadnie do głowy, no to tak jak mówiłam, piszcie w komentarzach. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, jeśli te informacje były dla Was przydatne, nawet jeśli nie, to i tak. I subskrybujcie, żeby nie przegapić żadnego filmu, być na bieżąco i jakby wspomóc mnie, czyli twórcę, w dalszym rozwoju, zmotywować, tak? Bo ja czasami też potrzebuję tej jakby zewnętrznej motywacji. Jak widzę, że jesteście, to no czuję sens tej roboty, że tak powiem. No i cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć!